Deep Broker Anna Dąbrowska, witam, 20 maja. zapraszam. Prezentowany materiał nie stanowi rekomendacji, każdy inwestowany związany jest z ryzykiem inwestycyjnym. Więc co, mamy korektę, korekta na giełdzie, korekta na bitcoiny, przed nami NASDAQ, wykres dzienny. Notowania znajdowały się, dalej znajdują w długoterminowym kanale wzrostowym przez ostatnie miesiące, pół roku, czy tutaj nawet dłużej. I mamy ponowne zejście do połowy tego kanału. Pytanie brzmi, czy to stanowi opór, wsparcie i okazję, czy mamy szansę zejść niżej? Tak jak mówiłam to kilkukrotnie, jakby geometria wskazuje na to, że szanse zejścia niżej są. I póki co tak to wygląda. Czy to odbędzie się jednym ruchem, czy z jakimiś tutaj większymi zejściami do góry, tego nie wie nikt. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć takich rzeczy. Czy Trzeba to wtedy by obserwować na bieżąco z niższych interwałów. Natomiast takim, przynajmniej ja mam taki scenariusz gdzieś tam z tyłu głowy. Zobaczymy jaką będzie rozgrywany. Czyli to jeśli chodzi o Nasdaq. Jeśli wezmę sobie Dow Jones wykres jednogodzinny, czyli typowy dla tradingu. Mamy tutaj zejście, korekta wzrostowa. Jest to opór, zejście tak i tak się gdzieś tam dzisiaj giełdy otwierają. Moim zdaniem jest to poziom oporu, tak, na DAXie to wygląda bardzo podobnie i zobaczymy, mamy tutaj taki mały klin, trójkąt, wyjście z niego dołem otworzy drogę do dalszych spadków, to raz. a dwa, mamy tutaj poziom oporu, to dwa, eee, tak, także to by było mniej więcej tyle, jeśli chodzi o giełdę amerykańską w ekspresowym tempie, jeśli chodzi o DAX, tak jak mówiłam, że jest podobnie, Czyli mamy zejście, ponowne odbicie po raz kolejny od 15-100. Tylko takie troszkę jest rachityczne. Niby jest, ale takie średnie, nie? I też notowania są więzione w małym klinie. I najważniejsze jest to, że giełda teraz z rana otwiera się nam pod oporem. tak? Czyli ważne jest wsparcie opór. Gdzie znajduje się giełda? Znajduje się na poziomie oporu. Czyli też wyjście z tego klina. I dwa, że opór otworzy drogę do dalszych spadków. Te wsparcie już jest bardzo nadwyrężone. No Zobaczymy, jak to się będzie rozegrać. Póki co rozgrywać. Póki co taki, taki mam scenariusz. Oczywiście nie ma absolutnie żadnych gwarancji, iż on się zrealizuje. ok? Czyli giełda w korekcie. Jeśli wejdziemy sobie na notowania dolara, mają odbicie, wczorajsza ładna zielona świeczka. Pytanie, czy to już będzie większe odbicie, czy niekoniecznie. Pamiętajmy, że notowania są pod trendem spadkowym tutaj. Nastąpiło nie tak dawno odbicie od niego. I czemu notowania nie miałyby zejść jeszcze niżej? Bo tylko 1,2% sprowadzi notowania na poziom wsparcia dużo silniejszy niż to ze stycznia tego roku, bo będzie to kiedy? 2018, tak? Czyli czemu nie? Droga jest otwarta do, do, do dalszych spadków. Zobaczymy, jak to będzie rozgrywane. Dopiero wyjście poza tą linię oporu tutaj zmieni cokolwiek w tej układance. Jeśli zobaczymy na ceny ropy, mają problemy z pokonaniem szczytu z początku marca, czyli tutaj wiele podejść, ostatnie najwyższe, natomiast Zostało odbicie z tego poziomu. Póki co to, to odbicie zaowocowało także zejściem poniżej linii trendu y, wzrostowego, czyli tak pesymistycznie, rozpadkowo. Tak? Zobaczymy, jak to dalej będzie. Y, crude Oil ma fenomenalne wzrosty przez ostatnie miesiące. Także jakaś grubsza korekta też by była czymś naturalnym i tylko by umocniła dalsze wzrosty na kolejne miesiące i lata. Także tak. Wygląda sytuacja dla ropy i to, na czym chciałam się dzisiaj najbardziej skupić, to są metale szlachetne, bo coś tutaj się dzieje, mamy jakieś momentum. Czyli spójrzmy na srebro. Srebro z wykresów w długim terminie cofnijmy się wstecz, żeby mieć odpowiednią perspektywę, co było, co będzie i co jest. Czyli jest to normalne, iż notowania znajdują się w impulsie, później w konsolidacji. W jakichś takich przedziałach, i często przełamanie tych przedziałów, w których się znajdowały, otwiera drogę do dalszego rozwoju sytuacji, otwiera drogę dla odpowiednio wzrostów lub spadków. I tak to miało miejsce na przykład 2008, 2009 i 2010 dla srebra. Notowania były uwięzione w takim poziomie, który był ograniczony wsparciem, łącząc dołki i łącząc szczyty oporem przełamanie tej formacji jest oznaką, iż zwyciężają kupujący, iż rośnie popyt i otwiera się droga do wzrostu, bo nie zapominajmy, cena jest niczym innym, jak po prostu zapisem tego, jak interpretują rynek wszyscy inwestorzy, większość inwestorów, tak? No może nie większość, jeśli chodzi o liczebność, natomiast jeśli chodzi o kapitał, tak? Czyli bo to kapitał rusza rynkiem. Czyli wyjście owocuje otwarciem na nowe rejony i mieliśmy tutaj bardzo szybkie wzrosty. Oczywiście z korektami, nic nie, jest, nie idzie tak jak winda. Czyli mieliśmy jakieś korekty po drodze i notowania miały swój szczyt na poziomie 50 tysięcy. Później mieliśmy inną sytuację. Notowania też zostały uwięzione, natomiast. W trójkącie, czyli łączymy szczyty, był to opór, łączymy dołki, było to wsparcie. Natomiast te wsparcie zostało przełamane, tak? Ono zostało przełamane nie tu, tylko tutaj, jakby się pociągnęli, tak? To przełamanie tego poziomu zaowocowało otworzeniem drogi do dalszych spadków. I te spadki mieliśmy przez bardzo długi czas, przynajmniej przez lata, czyli to miało miejsce w 2013 roku, o czym my tutaj mówimy. Przez te wszystkie lata. Złoto taniało. Cokolwiek byśmy o nim nie myśleli, duzi inwestorzy nie inwestowali w srebro, i złoto taniało. I uformowało taki łagodny poziom dna, który został przetestowany, sforsowany w zeszłym roku na skutek pandemii. I po tym poziomie dna na rekordowie niskich cenach nastąpiło bardzo szybkie odbicie do góry. I ceny doszły do tego samego poziomu, o którym my tutaj mówiliśmy. Do tego poziomu, który rozpoczął całą tą besę dla, dla srebra. Czyli było naturalne to, iż będziemy to mieli reakcję, iż będziemy mieli cofnięcie, korektę, test, jakkolwiek to nazwiemy. I to mamy i to mamy przez długie miesiące, jako już analizujemy tutaj wykres z okresu dekady. I teraz, bo najbardziej interesujące jest to, co jest teraz, Notowania też są zamknięte w takim trójkącie, który jest wspierany. Dołki, wsparcia, szczyty, opór. Pominmy to, co się działo short squeeze. Tak? Gdzieś tam to możemy zignorować. I notowania wychodzą. Dopiero tam gdzieś tam raczkują, ale wychodzą z tego, z tego klinu, z tego trójkąta. Mamy tutaj poziom zwiększonych obrotów też, 27500. Czyli coś tu zaczyna się rysować. Nikt oczywiście nie może obiecać, że będzie bez, bez jakiejś tam turbulencji, zmienności itd. Natomiast widzimy, jak jest. Widzimy, jaka jest sytuacja, widzimy poziomy i mamy jakąś mapę, i, i rysuje się tutaj jakieś momentum. Tak? Jeśli weźmiemy sobie PSLV, który jest, inwestuje w fizyczne srebro, to Widzimy, iż tutaj wykres bardzo długoterminowy, czyli widzimy łagodne dno przez wiele, wiele lat, ale widzimy znowu, jeśli zignorujemy to, co się działo z short squeeze, tutaj ten, tą świeczkę, to widzimy praktycznie, iż notowania są na szczytach z ostatniego czasu, tak? z ostatnich lat, czyli 2020, mówimy tutaj. Tak? Wygląda to gdzieś tam, iż pojawiają się kupujący, ceny srebra po prostu rosną. Złoto z perspektywy też y, bardziej długoterminowej, żebyśmy mieli jakąś tutaj odmienną wizję. Y, 2020 łączony, łączymy dołki, jest wsparcie, łączymy szczyty, jest opór. Wyjście zaowocowało jak widać gwałtownym, bo tu świeczki takie same zielone, gwałtownymi wzrostami. Szczyt dla złota, tak samo jak był szczyt dla srebra, sierpień zeszłego roku. I od tego czasu korekta w kanale spadkowym sprowadziła złoto do poziomu dna, które jest tutaj bardzo ważne, dlatego że był w marcu tego roku. Mieliśmy ceny złota jak marzec zeszłego roku, tak? czyli y, dość ciekawa sytuacja. Podwójne dno. Tą sytuację jak widać, dużo inwestorów właśnie odnalazło jako intratno. i... Y, Wzrost z tego poziomu zaowocowały po raz pierwszy przełamaniem tego kanału spadkowego, tak? Czyli mamy tutaj już taką techniczne techniczne rozegranie. Równocześnie jest kilka innych rzeczy. Te ostatnie wzrosty powodują, iż złoto wchodzi ponad średnią 200. To ostatnia korekta sprowadziła notowania poniżej i mamy tutaj taki mały klin. Z kwietnia, maja, czyli taki bardziej lokalny, który też tutaj jest testowany i, i chyba notowania mają apetyt go pokonać, tak? Czyli ciekawe poziomy techniczne. Nikt nie mówi, że nie będzie, obędzie się bez korekt, natomiast mamy jakąś tutaj perspektywę i poziomy, tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie notowania są. Jeśli weźmiemy sobie jakieś ETF-y na złoto, to jest to kalka sytuacji yy, złota jako takiego, ETF na, nawet nie ETF, tylko nazwany po prostu fundusz Sprota, notowany na giełdzie. Tak samo, dojście do marzec 2020, odbicie, wyjście z kanału. GDXJ, kopalnie złota, tak samo, dojście do poziomu, wyjście z kanału. Także fundusze bardzo ładnie odzorowują surowiec, na jaki, na jaki są stworzone, tak? przecież one mają właśnie odzorowywać ceny. Czyli, jakby metale szlachetne są w swoim momentum. Bitcoin jest w korekcie, także zobaczymy, czy to metale teraz mają swój okres, żeby błyszczeć, czy mają okazję być, przynosić okresowo przynajmniej lepsze wyniki. Przynajmniej tak to się rysuje, dlatego że Bitcoin gdzieś tam ma korektę. Nikt nie mówi, że trend się skończy, natomiast korekty. Lubią trwać w czasie, tak jak tutaj widzimy, nie jest to z dnia na dzień. Poziomy lubią się ułożyć, odnalezienie wsparcia, testy, także to może zabrać czas, a złoto i srebro ma to już za sobą. Także tutaj, jakby jest odmienna dynamika, tak? Ta bitcoin szedł impulsem cały czas, teraz szedł w formę korekty i ona może zabrać czas, już niekoniecznie niższe poziomy, ale gdzieś tam będzie może myślał, a złoto, srebro ma tutaj już jest po korekcie, która trwa 8 miesięcy i jakby widać, że zyskuje, że zyskuje przede wszystkim momentum i to jest, to jest istotne, a giełdy no zobaczymy jak to będzie z tymi giełdami yy, jeszcze raz tutaj spojrzę jak to DAX, bo DAX już się otworzył, otworzył się godzinę temu, czyli DAX otwiera się świeczką spadkową, godzinną, także to jeszcze jedna jaskółka wiosny czyni, natomiast zobaczymy jak to będzie dalej, so far so good także yy, tak to Zapraszam do subskrypcji kanału. Kto jeszcze nie subskrybuje kanału, zapraszam do subskrypcji. To bardzo pomaga kanałowi rosnąć, rozwijać się, także ciśnięcia tego guzika, dzwonka, żeby otrzymywać wszystkie powiadomienia o nowych materiałach, które się ukazują. Dziękuję bardzo. Życzę udanych inwestycji. Zapraszam do wszelkich pytań, jeśli jakikolwiek macie. Dziękuję, udanego dnia, do usłyszenia. Pozdrawiam.